Po najnowszym europejskim raporcie Niemcy zmieniają podejście do Polaków. Czy teraz nas przeproszą? Są nowe dane dotyczące inflacji. Jak to wpłynie na Polskę i Polaków? Kolejna afera z Tadeuszem Rydzykiem. Ile pieniędzy tym razem wziął i od kogo? A na koniec naukowa ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym z Wami jeszcze zamienić kilka słów, jeśli chodzi o niedziele niehandlowe. No bo wiadomo, teraz będziemy mówili o inflacji. Jakby nie było, jest to jeden z takich czynników, który może finalnie na inflację wpływać, ponieważ, jak wiadomo, w soboty chociażby wtedy są dużo bardziej zwiększone obłożenia w sklepie, natomiast w niedzielę już nie można pracować w sklepach w ogóle, poza oczywiście takimi mniejszymi przypadkami. Zapytaliśmy ostatnio o to Polaków. Czy byliby za tym, żeby niedziele handlowe wróciły? Czy może warto by było zostawić niedziele niehandlowe, tak jak jest teraz? Jak się okazało, mimo tego, że problem wydaje się dość trywialny, taki bardziej ideologiczny niż gospodarczy, no to jednak wzbudza w Polakach skrajne emocje. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie na nasz drugi kanał Co Mówią, gdzie właśnie ta sonda będzie dostępna bodajże jeszcze dzisiaj, ale już na nim są dwa wywiady, bo się okazało, że podczas tej sondy zrobiliśmy dwa dłuższe wywiady z przechodniami, bo naprawdę aż tyle emocji wywołuje sama niedziela handlowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo filmy są niezwykle emocjonalne. Linki macie w opisie, a my lecimy z pierwszym tematem. Countless people around the world continue to suffer the effects of racism. We talked to a male model living and working here in Germany who says he's experienced repeated professional and personal. Chyba wszyscy powinniśmy przeprosić PiS i prawicowy rząd w Warszawie, uważa niemiecki dziennikarz Jan Fleischhauer. Jest to reakcja na wyniki badań opublikowanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała w środę wyniki badań wykonanych w kilkunastu krajach członkowskich dotyczące postaw wobec osób o innym kolorze skóry. W Niemczech 76% respondentów zadeklarowało, że byli traktowani niesprawiedliwo w ciągu ostatnich 5 lat ze względu na kolor skóry, pochodzenie lub wyznanie. W Polsce odsetek ten wyniósł jedynie 20%, co oznacza, że nasz kraj jest najmniej podatny na postawy dyskryminacyjne w całej wspólnocie. Wyniki badań skomentował przez media społecznościowe Jan Fleischhauer. Niemiecki dziennikarz nie ukrywał zdumienia tym, jak w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wypadła Polska. Kto by się spodziewał, Polska jest krajem najbardziej wolnym od postaw dyskryminacyjnych w Europie. Chyba wszyscy powinniśmy przeprosić PiS i prawicowy rząd w Warszawie, napisał Fleischhauer na platformie X. Wyniki badań skomentował przez media społecznościowe Jan Fleischhauer. Niemiecki dziennikarz nie ukrywał zdumienia tym, jak w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wypadła Polska. Kto by się spodziewał, Polska jest krajem najbardziej wolnym od postaw dyskryminacyjnych w Europie. Chyba wszyscy powinniśmy przeprosić PiS i prawicowy rząd w Warszawie, napisał Fleischhauer na platformie X. But help is available. There are dozens of resource centers in Berlin alone that are publicly funded. Reach Out is just one of them, offering psychological help. Chyba wszyscy powinniśmy przeprosić PiS i prawicowy rząd w Warszawie. To napisał niemiecki dziennikarz. Niemiecki dziennikarz. Ci sami Niemcy, którzy jeszcze nie tak dawno mówili o nas same negatywne rzeczy. Nawet teraz można zauważyć to przy rozmowach z Donaldem Tuskiem, kiedy on tam spotyka się z Ursulą von der Leyen, czy z Olafem Scholzem, kiedy widzimy jego wypowiedzi, no to faktycznie nie ma tam zbyt wielu pochlebnych tematów na temat Polaków. Aczkolwiek, jeżeli faktycznie tak realnie wejdziemy w ten niemiecki, w to niemieckie społeczeństwo, pojedziemy do Berlina i zobaczymy, co tam się dzieje, jakie tam są napisy na murach, no to realnie możemy czuć się jak w jakimś zupełnie innym świecie. Bo zauważcie, to właśnie o Polakach najczęściej mówi się, że jesteśmy nacjonalistami, naziolami, rasistami. A tak w rzeczywistości, czy wy jesteście w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że w Polsce dochodzi do takich procederów, do jakich w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji? Wejdźcie sobie na Twittera i wpiszcie immigrants, to zobaczycie, o co chodzi. Nie jestem w stanie tego pokazać na YouTubie z prostych przyczyn, bo zaraz by było to zbanowane. To są naprawdę aż tak chore ujęcia. U nas z kolei, kiedy przechodzi protest propalestyński, czy antyizraelski, jeśli już mówimy o proteście,
Wówczas mamy sytuację taką, że jedna Norweszka, nawet nie Polka, Norweszka, była z jednym banerem. I za to przepraszał prezydent Polski i prezydent Warszawy. I to się rozniosło faktycznie po mediach głównego nurtu za granicą. O Polsce pisano, że przeszedł antyizraelski, czy też jeszcze mocniejszych określeń używano, marsz w Polsce. Przez jeden baner. W Niemczech mamy teraz łapanki na Żydów. Chodzą Palestyńczycy i drą się, że szukamy mieszkań, w których mieszkają Żydzi. Żydzi sami piszą artykuły teraz w internecie dotyczące tego, że boją się o swoje życie. I będą jechać chyba do Izraela. Co ciekawe, pewnie jeszcze do Polski będą jechać, no bo tutaj będą mogli się czuć bezpieczniej niż tam. Dlaczego tak jest? No na pewno z wielu różnych przyczyn. Polska nigdy nie była krajem imigracyjnym. Teraz jesteśmy, i to chyba najbardziej w całej Europie, przynajmniej w Unii Europejskiej, no może nie mówmy o Turcji, ale bierzemy ludzi z własnego kręgu kulturowego. Chodzi o Ukraińców oczywiście teraz, ale i wcześniej mieliśmy bardzo dużo Ukraińców, jednak ich nie różni aż tak wiele od Polaków, jak Niemców od muzułmanów. I dlatego tam mają takie spory na tle narodowościowym, że kultury, które się tam ścierają, są bardzo różne od siebie. W Polsce nigdy tego nie doświadczyliśmy i miejmy nadzieję oczywiście, że nie doświadczymy, bo to nie jest nic dobrego, kiedy naród z narodem nie pała do siebie sympatią, że tak to powiedzmy. W Polsce może nam się wydawać, że teraz odwraca się trochę trend od Ukraińców, nie? Że na początku byli ubóstwiani w Polsce. Nie można było złego słowa powiedzieć o Ukraińcu, a już nie daj Boże o Zełeńskim. Zełeński to stał się święty człowiek. Afery, afera za aferą jeszcze tydzień przed wojną, a tydzień po wojnie święty człowiek i wielki guru Unii Europejskiej, który rozmawiając z urzędnikami europejskimi, rozmawiał tam przez ten telewizor. To są słynne te nagrania i ujęcia Zełeńskiego, jak stoi nad wszystkimi urzędnikami europejskimi i mówi jak taki guru narodu jakiegoś europejskiego, jeśli można Europę, Unię Europejską nazwać narodem czy krajem, pewnie już niedługo tak, może nie narodem, bo to będzie zbiór różnych narodowości, ale krajem, no do tego dąży Unia Europejska i to wprost. Sami doskonale wiecie o Stanach Zjednoczonych Europy i ten temat teraz wraca do agendy. Faktycznie mamy z tym do czynienia. Czy zatem Polskę powinni przeprosić Niemcy, Brytyjczycy czy Francuzi? Z pewnością, bo to właśnie nas za chociażby Marsze Niepodległości przedstawiano w sposób karykaturalny wręcz, jeśli chodzi o to, jakimi jesteśmy złymi ludźmi. Takie sceny, jakie tam pokazywali, się albo nie działy, albo były tak przekoloryzowane, że Francuzi i tak z dużo gorszymi scenami mieli do czynienia codziennie. A to Polsce się cały czas obrywało. Czy to jest w porządku? Oczywiście, że nie. Tylko pytanie, dlaczego na to pozwalamy? Bo teraz zauważmy, co Izrael robi w Palestynie. Nie? A o Żydzie nie możesz powiedzieć nic złego, bo jesteś od razu z góry antysemitą. A o Polaku? Następny temat. Ale jeżeli jest zakaz handlu w niedzielę, to więcej osób na przykład chodzi do restauracji wtedy, a tam muszą wtedy kelnerzy dużo bardziej zasuwać. A tam są restauracje? W centrach handlowych nie widziałam restauracji z prawdziwego zdarzenia. W przypadku inflacji spodziewamy się kontynuacji szybkiego spadku do 6,5 z 8,2% rok do roku, przewidują eksperci Banku Santander. Prognozy innych bankierów są podobne, ale to, co wydarzy się później, jest już niewiadomą. Tarcza antyinflacyjna może bowiem zniknąć. Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7%, stwierdził szef NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej poświęconej ostatniej obniżce stóp procentowych. Podkreślił też, że spadek inflacji jest szybki i zgodny z prognozami. Już niedługo przekonamy się, czy ma rację. Główny Urząd Statystyczny poda tego dnia poziom inflacji za październik. Jak na te przewidywania zapatrują się eksperci? W piątek swoją prognozę opublikował Bank Santander. W przypadku inflacji spodziewamy się kontynuacji szybkiego spadku do 6,5 z 8,2% rok do roku, piszą w komentarzu. Bardziej sugestywny jest jednak nagłówek, którym analitycy opatrzyli swoją prognozę. Ostatni duży spadek inflacji w tym roku, napisali. Najnowsza prognoza jest zbieżna z poprzednimi. Już w połowie miesiąca analitycy ING wskazywali, że w październiku inflacja faktycznie obniży się poniżej 7% rok do roku, ale nieznacznie. Eksperci sądzą też, że na zbliżonym poziomie powinniśmy zakończyć ten rok, chociaż w grudniu inflacja będzie prawdopodobnie nieco wyższa niż w listopadzie. Dlatego czy warto ustawowo zakazywać ludziom pracy w niedzielę, bo może... Nie, nikt nie jest niewolnikiem. Każdy robi... To jest wolny kraj. Ma być wolny kraj. Każdy...
Ten film, który przed chwilą mogliście zobaczyć w slajdzie, to była nasza sonda uliczna, ta, o której mówiłem już na pierwszym wejściu, dotycząca zakazu handlu w niedzielę. Bo jeśli już mówimy o pieniądzach, mówimy o inflacji, wzroście cen, czy też spadku wartości naszej złotówki, to warto też porozmawiać o tym, jak te złotówki wydawać. No bo to, że mamy akurat teraz wolne w niedzielę, znaczy mają sklepy, bo to się nijak nie przekłada na inne branże. Bo to też jest troszkę takie nie w porządku. Nie? Tak już abstrahując od samego tematu inflacji, zauważcie, że przecież to, że w sklepach pracownicy, którzy stoją na kasie, nie mogą pracować, to wcale nie znaczy, że tam nie musi pracować ochrona, że tam nie muszą pracować sprzątacze czy sprzątaczki, że tam inwentaryzacja nie działa w tym samym czasie. A jeśli mowa o galerii handlowej, no to galerie handlowe w dalszym ciągu działają i tam też działa ochrona, działają restauracje, działają kina, więc w rzeczywistości to nie jest tak, że my mamy wolne w niedzielę. W rzeczywistości jest tak, że przekładamy jakąś część z naszego potencjału konsumpcyjnego ze sklepów na właśnie miejsca, gdzie można albo coś zjeść, albo spędzić czas w jakiś bardziej rozrywkowy sposób. I to tam wtedy ci ludzie mają większy zapierdziel. No bo skoro ty nie pójdziesz do sklepu, tylko wybierzesz zamiast tego kino albo restaurację, to taka kelnerka czy człowiek na kasie w kinie musi zapierdzielać dwa razy więcej. Czy to jest zatem uczciwe? No nie do końca, ale też moim zdaniem zupełnie nie o to w tu chodzi, ale to, co jest istotne, to ludzie to rozumieją w ten sposób, dlatego że rząd nam narzucił taką narrację. To, o co tutaj może chodzić i co faktycznie może nieść jakieś pozytywne skutki, to to, że mamy jeden dzień, w którym co do zasady nie możemy do tego sklepu pójść. To jest ten jeden dzień, w którym zazwyczaj ma wolne większość osób, bo nie pracują wtedy urzędy, jak jesteście na przykład w rodzinie z urzędnikami, dzieci nie chodzą do szkoły, więc realnie jest to dużo bardziej prawdopodobne, że my ten czas spędzimy z rodziną i zamiast zasuwać z tą rodziną do sklepu, robiąc zakupy na cały tydzień, no to pójdziemy sobie właśnie do knajpy, do parku, na jakiś spektakl, na, nie wiem, na jakiś inny performance, do kina, gdziekolwiek. I spędzimy ten czas z rodziną. I to jest raczej ta zaleta, jeśli już szukać jakichkolwiek zalet w tym. Dla niektórych jest to oczywiście też wada. No bo dlaczego akurat to niedziela ma być tym dniem? Ludzie mają różne harmonogramy. Jeśli ja bym chciał przykładowo pracować w niedzielę, a mieć wolne czwartki, bo w czwartki akurat moje dziecko ma mniej zajęć i to wtedy mi bardziej pasuje spędzić z nim czas, no to nie mogę tego zrobić, no bo to właśnie ta niedziela jest wolna od handlu i to w niedzielę nas zmuszają do tego, żeby to akurat był ten dzień, w którym można poświęcić się rodzinie. Czy jest to w porządku, czy nie? Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, ale wracając teraz do inflacji. A, jeszcze, bo po co w ogóle mówiłem o tej niedzieli? No po to, żeby przekierować was również na naszą sondę uliczną dotyczącą niedzieli handlowej. Sami zobaczycie, że realnie to wywołuje skrajnie wiele emocji. Sam temat wolnych niedziel, co wydaje się takie dość trywialne, nie? Klikajcie link w opisie, tam macie dostęp do tego całego filmu. Zrobiłem wywiad z dwoma osobami i jest to naprawdę dziwne. Myślałem, że to polityka bardziej triggeruje ludzi, ale się okazało, że również i niedziele handlowe. W każdym razie, wracając do inflacji, bardzo fajnie, że ta inflacja ma teraz spadać. I spada już od kilku miesięcy. Super. Tylko pamiętajmy to, że jeśli rok temu inflacja wynosiła 16%, teraz wynosi 6,5%, no to tak w rzeczywistości w skali dwóch lat mamy inflację znacznie wyższą niż 6,5. Mamy ile? 10, 13, 12? No trzeba było konkretnie wyliczyć to wartości procentowe, ale wiecie, o co chodzi. No tu nie chodzi o to, żeby dodać punkty procentowe i podzielić na pół, tylko do tej wartości dodać obecną wartość, więc ta cena trochę jeszcze bardziej wzrosła. W każdym razie ceny wzrosły bardzo w porównaniu do czasu sprzed tej dużej inflacji. I to, że Narodowy Bank Polski teraz nam będzie wmawiał, że jest dobrze, no to wcale nie jest dobrze. My się odbijamy od jakiegoś dołka, w którym jeszcze nie tak dawno byliśmy. Fajnie oczywiście, że spadło już z kilkunastu procent, że już nie widzimy jedynki z przodu i oby tak rzeczywiście zostało. Kto wie, co będzie po objęciu rządów przez Donalda Tuska? Tego nie wie nikt. Z tego, znaczy to wie może nikt, ale tego nie wie nikt z tego względu, że nie znają do końca dziury w budżecie. Jeśli już przyjdzie do ujawnienia tego, wtedy faktycznie może nam się ich gospodarka posypać. Różnie może być. Niemniej jednak, jak bardzo by Narodowy Bank Polski nie traktował teraz tej inflacji i nie starał się o to, żeby ona spadała, słusznie, fajnie, powinna spadać, to jednak działania proinflacyjne po pierwsze działają tutaj na niekorzyść, a działaniami proinflacyjnymi jest chociażby już nie tyle planowane, co
przegłosowane 800+, czy jakieś inne trzynastki, czternastki i kolejne daniny socjalne, które wpływają wprost proinflacyjnie. Ale to, co jest tutaj najbardziej skandaliczne, to to, że Narodowy Bank Polski nas oszukuje wprost. Oni nas okłamują. Jest bardzo popularny tweet na profilu właśnie Narodowego Banku Polskiego, w którym wprost powiedzieli, że inflacja jest mniejsza, a co za tym idzie, od wielu miesięcy ceny w Polsce spadają. No nie spadają, rosną, ale wolniej. Rozumiecie, spółka Skarbu Państwa, narodowa instytucja tak naprawdę, a nie spółka, wprowadza Polaków w błąd w tak fundamentalnej kwestii tuż przed wyborami. No to jakie teraz my mamy mieć pokłady zaufania, czy to do urzędów, czy nie wiem, do policji, prokuratury, sądów, skoro oni wprost nas kłamią. Z Orlenem jakie jaja były jeszcze przed wyborami. Teraz się okazuje, że no było tak, jak każdy myślał, ale i tak wykorzystali to prokampanijnie, prowyborczo i wyborcy PiS na pewno w to uwierzyli. Nie mówię o wszystkich wyborcach PiS oczywiście, tylko o tych, którzy oglądają głównie TVP, są z mniejszych miejscowości, gdzie nie korzystają za bardzo z internetu, głównie zapewne osoby starsze. No niestety, manipulacja kompletna i nie powinniśmy na coś takiego pozwalać. To, w jakim kierunku powinna pójść nasza polityka obywatelska, to doprowadzać tych ludzi do tego, żeby byli ze wszystkiego rozliczani. I pamiętajmy o tym, nieważne kto będzie rządził. Następny temat. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły. Media to zrobiły i media tak robią. I nie dajmy się, katolicy. W Rafako, spółce, która zbudowała m.in. blok w Jaworznie dla Tauronu, trwa przerzucanie się odpowiedzialnością za doprowadzenie firmy na skraj niewypłacalności. Były prezes zarządu wskazuje na brak zaangażowania Polskiego Funduszu Rozwoju i na problemy głównego właściciela. W tle pojawia się również kwestia kosztownego instrumentu muzycznego. Rafako, jedna z największych polskich firm, specjalizująca się w inżynierii i budownictwie, boryka się z coraz poważniejszymi problemami. Spółka znalazła się na krawędzi niewypłacalności i niewiele wskazuje na to, że ma możliwość powrotu na dawne tory. Jej obecne zadłużenie wynosi 700 milionów złotych. W połowie miesiąca zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu składania wniosku o ogłoszenie niewypłacalności. Po pierwsze, spółce brakuje zamówień. Jak poinformowano w obszernym materiale na portalu w NP, klienci skarżą się na nieregularne regulowanie należności. Do kontynuowania współpracy biznesowej nie są również skłonni podwykonawcy. Wymagają opłaty z góry. A ponieważ zespół firmy nie jest w stanie samodzielnie realizować zobowiązań, zdarzają się całe tygodnie bezczynności. Ilu biskupów już zabili w Polsce, a w świecie? Ksiądz kardynał Pell w Australii. Czy ktoś go przeprosił? Jeśli chodzi o Rydzyka, no to wiadomo, jakie są powiązania pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a fundacjami czy innymi organizacjami należącymi właśnie do tego, no oligarchy wręcz może powiedzieć, jeśli oligarchami nazywalibyśmy funkcjonariuszy kościelnych. No wiadomo, to już było widać wcześniej, jak dostał na przykład, znaczy nie on konkretnie, ale jego organizacja, dostali od Skarbu Państwa miecz za ile? 200 milionów złotych, czy jakie to były kwoty? No kompletna abstrakcja. I oczywiście to było dla muzeum, to był dar i polskie Ministerstwo Kultury robi po prostu coś dla nas wszystkich. Tylko czy na pewno? Dlaczego to Rydzyk zazwyczaj jest tym głównym beneficjentem? Ano dlatego, że ma jednak mimo wszystko armię wyborców, którzy są bardzo zaborczy w tym wszystkim. Kościół pod patronatem Radia Maryja, który ma własnego papieża polskiego w postaci Tadeusza Rydzyka, jest bardzo zorganizowaną korporacją. I od tego, co on powie w Radiu Maryja, czy telewizji Trwam, czy księża podlegający mu sambony, zależy to, jak faktycznie być może nawet setki tysięcy osób zagłosują. Skoro ma mnóstwo emerytów i emerytek, którzy są w stanie wpłacać mu kilkaset złotych miesięcznie, biednych ludzi, którzy często muszą wybierać pomiędzy lekami a jedzeniem.
a wpłacają na Radio Maryja i na telewizję Trwam, no to tym bardziej ma nad nimi taką władzę, że jest w stanie wskazać wprost, na kogo mają głosować. A nie ukrywajmy, Kościół nie jest organizacją apolityczną. Nigdy nie był. Też nie należy tego tak brać pod uwagę, że bo w Polsce Kościół jest taki polityczny. Na całym świecie jest polityczny i zawsze był. Po coś wreszcie w końcu te chociażby spowiedzi powstały, nie? Więc to zawsze miało jakiś tam określony cel. Tutaj w ogóle mamy taki paradoks ponoć prawny w Polsce, że lekarz, psychiatra, lekarz, psycholog może być zwolniony przez sąd z tajemnicy lekarskiej, ale księdza ze z tajemnicy spowiedzi zwolnić nie można. To jest w ogóle ciekawostka, co? Zatem układ rządu z Kościołem jest bardzo bliski. Pytanie, jak to teraz wszystko się zmieni? Czy Rydzyk w dalszym ciągu będzie nawoływał do tego, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, czy może Tusk, jeśli w ogóle będzie rządził Tusk, odetnie go już na tyle od tych funduszy, że jego władza spadnie. Dajcie znać, co wy w ogóle sądzicie o Tadeuszu Rydzyku, a my lećmy dalej. Wenus to nie tylko rzymska bogini piękna i miłości, ale także planeta, która w zależności od definicji jest najbliżej Ziemi i którą najłatwiej możemy zobaczyć na niebie. Wenus to obecnie bardzo trudny do zamieszkania świat, który kilka miliardów lat temu prezentował się inaczej. W ostatnich latach często mówiło się o tym, że na tej planecie mogła istnieć forma życia. Nowe badania dowodzą, że nasza najbliższa sąsiadka mogła mieć tektonikę płyt zbliżoną do tej na Ziemi. Czy to sugeruje, że w przeszłości na Wenus faktycznie mogła być obecna forma życia? Zespół badaczy zebrał dane atmosferyczne i następnie skorzystał z modeli komputerowych. Te dowiodły, że obecna atmosfera i ciśnienie powierzchniowe Wenus mogłyby powstać tylko na jeden sposób. Mianowicie przez przesuwanie się płyt kontynentalnych pod sobą, co jest zjawiskiem znanym także na Ziemi. Jednym z najistotniejszych wniosków jest fakt, że najprawdopodobniej istniały dwie planety działające w reżimie tektonicznym płyt w tym samym czasie w Układzie Słonecznym. To ten sam typ tektoniki, który umożliwił pojawienie się formy życia, którą obserwujemy dzisiaj na Ziemi. Jak poinformowano, głównym autorem badań jest Matt Weller z Instytutu Naukowego w Pasadenie. Wyobraź sobie, że dzisiejsza Wenus jest również nazywana planetą piekielną ze względu na panujące tam temperatury. No i tą oto ciekawostką dnia będziemy kończyć dzisiejszy materiał. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobają takie bardziej naukowe ciekawostki, w których możecie się dowiedzieć czegoś zupełnie innego niż ta polityka i gospodarka, która faktycznie może triggerować ludzi. Ostatnio były pozytywne komentarze, więc jak na razie kontynuujemy takie pozytywne treści na sam koniec odcinka. Dzięki wam bardzo serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, no i hej.